Hej i witamy w Wrong Way. Wrong Way. Na początku chciałem Wam bardzo podziękować. Jest 1000 subskrypcji! Ostatnio zrobiłem z tej okazji po prostu film z podziękowaniami. Dzisiaj będzie trochę inaczej. Zaczynamy tutaj, a potem po południu zobaczymy rower, który jedzie 95 km na godzinę, czyli Kariwa o mocy 3 kW. Więc jeżeli chcecie od razu przeskoczyć do recenzji tamtej Kariwy, to tutaj znajduje się odpowiedni czas. A teraz jeszcze parę update'ów. Mam teraz hulajnogę elektryczną na testy Velexa i ona ma elementy z włókna węglowego, więc to jest ciekawe. Recenzja będzie wkrótce. Dzisiaj będę też odbierał skuter elektryczny Ascol, więc wkrótce będzie też tego recenzja. Na początku będą te modele ES1, ES2, a potem, może jak wszystko dobrze pójdzie, będzie ES3, czyli ten mocniejszy. I co? I mnóstwo się dzieje. Bardzo się z tego cieszę. Codziennie filmy, mam nadzieję, że są przydatne. Jak tak dalej pójdzie, to tylko będzie tego coraz więcej, więc żeby nie przedłużać za bardzo, bardzo dziękuję za support, za wspieranie. Chętnie też zapraszamy na stronę na Facebooku, tam możemy jeszcze trochę pogadać. Strona obecnie jest trochę martwa, ale im więcej ludzi tam będzie, tym więcej będzie się tam działo. Jest też Instagram, rzadko o tym mówię, ale podlinkowałem go na dole. I mam też stronę na Patronite teraz, ona jest aktywna, więc jeżeli chcecie mnie tam wspomóc, to też do tego zapraszam. No dobra, to przenosimy się teraz. Gdzie? I na początku właśnie daję mojemu koledze się przejechać skuterem Ascol, który przed chwilą odebrałem. Potem pewnie pójdziemy na Bemowo. Nie widać go? Potem jedziemy na Bemowo przetestować Kariwę Cyklon e-bike'a. Jak Ci się podoba? Fajnie, dobrze jedzie. Taki dźwięk ma, nie? No właśnie, jak rakieta. Jaka jest wstępna opinia Ignacego? No, w sumie to jestem przekonany. I to jest to! Kariwa Cyklon e-bike 3000 W, nominał 10 000 W w piku. 95 km na godzinę maksymalna prędkość. Jesus Christ! Jesteśmy teraz jeszcze na lotnisku w Bemowie i z tej okazji i z okazji 1000 subskrybentów w sumie wszystko się naraz zebrało. Jest promocja dla Was wszystkich i na hasło Wrong Way w Cyklon e-bike macie 5% rabatu. Jeszcze dorzucają Wam lot takim oto, może nie konkretnie tym, ale samolotem, lot widokowy nad Warszawą. Sprawdźcie wszystkie linki poniżej. To jest na pewno fajna oferta i dla właśnie dla pierwszych 3 osób jest lot widokowy w Warszawie gratis wraz z kupnem rowera Cyklon e-bike. I 5% rabatu. Oj tak. Zanim jeszcze przejdziemy do danych technicznych i całej recenzji, Cyklon e-bike też będzie miał niedługo kanał na YouTubie, ale będzie wyłącznie po angielsku i bardzo pro. Jest z nami też Marek. Siema, jestem Marek. Miło mi Was poznać. Marek powie Wam o wszystkich najważniejszych cechach tego e-bike'a, dlatego że ja jeszcze jestem zbyt słaby w tym temacie. A ja tam. Więc co my tu mamy? Mamy Waszą ramę, nie? Tak, tą ramę opracowaliśmy wspólnie z firmą Goodbugs jakiś czas temu. My daliśmy pomysł, to, jak to ma być wykonane, tak? Nasze doświadczenie. Firma Goodbugs zajęła się wykonaniem, mają chłopaki niesamowitą wiedzę ze spawalnictwa, z metalurgii i tak dalej i to jest nasz wspólny projekt, który mamy w sprzedaży no już całkiem długo. Niedługo też wypuszczamy nową wersję, ramę Kariwa Eco. Więc tyle do ramy, ale oczywiście jest tu jeszcze o wiele więcej ważnych rzeczy. Przede wszystkim silnik. Co mamy tutaj? QS-a 200? Tak, to jest 205 wersja V3. Tej 205 nominalnie było to 3000 W. Jest po małym, że tak powiem, tuningu przez nas, przez Cyklon e-bike. Dodaliśmy do środka ferrofluid oraz zamontowaliśmy hubsinki naszej produkcji. Dzięki temu mamy większą sprawność tego silnika, lepsze pozbycie się temperatury i tak dalej. W tym modelu akurat silnik nie jest przewinięty, ale też oferujemy taką usługę budowy tak jakby całego silnika w środku od nowa, gdzie tylko tak naprawdę zostaje wtedy obudowa, a całą resztą zajmuje się Cyklon e-bike. No i co? 3000 W w nominale, 10 000 w piku. To nie jest to nasza najszybsza konstrukcja, no ale akurat
taką klient sobie zamówił i taką dla niego zrobiliśmy. A, no dobra, no dobra. Tutaj Marek bardzo skromnie w sumie o tym wszystkim opowiada, ale ten rower, tak jak teraz tutaj stoi, jedzie maksymalnie 95 km na godzinę i to jest ograniczone elektronicznie i ma wielką baterię, 4 kWh, to jest chyba 76 V i 54 Ah. Także bateria większa niż prawie wszystkie skutery, jakimi dotąd jeździłem. I tutaj Marek mi wytłumaczył skomplikowane rzeczy. Można jeszcze na tym sterowniku wyciągnąć 110 km na godzinę po przewinięciu. Tak, po przewinięciu. Po przewinięciu. Albo można jeszcze na tym silniku do ilu? 130. Na tym silniku w momencie, kiedy go przewiniemy i zmienimy trochę sterownik, możemy do 130, a w momencie, kiedy zmienimy silnik i jeszcze go trochę przewiniemy, trochę zmienimy ogniwo na inne, mamy potencjał pod 200 na godzinę, jeżeli ktoś się tylko utrzyma na siodełku. Ja próbowałem, mnie się nie udało, jestem za dużym kosem. Także, tak jak widać, temat jest bardzo ekstremalny. Bardzo. Co kto lubi. Dobra, jest wielka bateria, ale jaki jest zasięg? Jeżeli jedziemy z średnią prędkością 30-35 km na godzinę, to będzie to jakieś 250 km do 250 km, zależnie oczywiście od masy i tak dalej. A jeżeli cały czas jedziemy na maksa, hamujemy, jedziemy znowu na maksa, to wtedy będzie to jakieś 110 km. Jeżeli chodzi o czas ładowania, tutaj też jest duże pole do kustomizacji. Może być to 6 godzin standardową ładowarką, albo może być to 10 godzin. Tutaj po prostu zależy to od ładowarki. Zresztą można też sobie wybrać różne silniki. Tutaj jest też nieprzewinięty silnik, ale ten silnik można przewinąć, żeby miał więcej mocy i żeby mniej też energii zużywał. Także takim wiodącym tematem rowerów Cyclone e-bike jest to, że możecie sobie wybrać wszystko w nich pod wasze potrzeby, zależnie od waszego budżetu. I są też bardzo mocne hamulce. Są to... jakie? Hope'a? Hope. Okej. Okay. Są to hamulce tarczowe Hope, pływające do e-bike'a i to są podobno najlepsze hamulce, jakie w ogóle można włożyć do takiego roweru. Dodatkowo klocki hamulcowe są też ceramiczne, tak, zupełnie jak w supersportowych samochodach. Słuchajcie, no jest to kaliwa, która... pierwszy model kaliwy teraz po zmienionej geometrii. W zmienionej geometrii mamy troszeczkę dłuższe mocowanie dampera na wahaczu. Mamy też możliwość jego regulacji. No i tak jak w większości lamp tego typu, mamy też możliwość regulacji na mocowaniu dampera od strony sztyce podsiodłowej. Dzięki temu mamy jeszcze bardziej większą płacę zawieszenia, a główka lamy zmieniła swój kąt i mamy teraz geometrię bardziej pod freeride. No dzięki temu tą ramę prowadzić lżej, można o wiele fajniej z niej korzystać, na przykład jak, nie wiem, skaczemy z jakichś małych dropów, w momencie, kiedy podjeżdżamy sobie pod jakieś schody, albo pojedziemy sobie na jakiegoś single tracka i lawirujemy między drzewami. No. A to, co ja chciałem powiedzieć, jest to, że ten rower dosłownie pływa. Po jakiejkolwiek nawierzchni. Przedni widelec, jest też DNMA. Dlaczego? Dlatego, że możemy zamontować tutaj dwa tarczowe hamulce. Przejdźmy do obsługi tego e-bike'a. Tutaj jest kluczek. To mnie bardzo zawsze cieszy. Można gdzieś odstawić rower wtedy i nie boi mi się, że ktoś będzie po prostu mógł nim odjechać. Dodatkowo w Cyclone e-bike jest też opcja, żeby zamontować sobie kartę SIM oraz GPS-a. Tutaj możecie nawet sobie zdalnie przez smartfona wyłączyć rower. Jest też opcja karty zbliżeniowej i to jest naprawdę jak Keyless Go, nie wiem, w Tesli czy w innych samochodach, że po prostu zbliżacie się do rowera i wtedy można od razu nim odjechać. Dodatkowo jest też tutaj wyświetlacz, który pokazuje prędkość, przewidywany zasięg oraz inne informacje dotyczące baterii, pakietu oraz temperatury. Mamy też oświetlenie z przodu i z tyłu. Ciekawostką jest też... Ciekawostką jest też helikopter, który tam leci. Kurde! Helikopterze! Na następny raz. Ciekawostką jest też to, że o ile jest taka możliwość i o ile części są też naprawdę dobrej jakości, to Cyclone e-bike stara się przede wszystkim używać wtedy polskich części. Jeżeli macie jakieś ciekawe części, produkty, to śmiało piszcie do nich, bo samolot leci.
Dobra, to mam nadzieję, że wstępnie Wam wytłumaczyłem, o co chodzi z Carivo Cyclone e-bike'a. Będę miał teraz dużo cięcia w domu, ale tymczasem przejedziemy się teraz tą bestią. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej z dźwiękiem. Okej. Ale to jest ciężkie. Ile to waży, Marek? 60 kilo. Teraz jadę rowerem. Da się jechać jak na rowerze. Jak się zmienia przerzutki? A, kij w przechy. Dobra, to nie mam kija. No dobra, to sprawdzamy. Ojeju, jest taki cichy i taki mocny, ojej. Jadę 30, jak wcisnę na maksa, to mi koło podnosi. To było 70. Przez to, że koła są też takie duże, to bardzo stabilnie się nim jeździ. To nie jest tak jak ta hulajnoga Wolf Warrior, że przy 90 boisz się, przy 90 Wolf Warriorze dosyć się boisz. A tutaj przez to, że są właśnie duże koła, w końcu 19, z tyłu jest 18, to jest naprawdę mega stabilny. To jest 40% do baterii, a cały czas zasuwa. Naprawdę trzeba się wysilić, żeby skręcać. Ja się nie spodziewałem się, jeździ się nim zupełnie jak motocyklem. Mega stabilny jest. Skręcasz tak naprawdę ciałem, a nie z przodu kierownikiem. Przełączyłbym ten wyświetlacz przechowujący do przodu, ale myślę, że jak jesteś w terenie, to tak naprawdę ten prędkościomierz w ogóle nie ma żadnej różnicy. Nie robi, nie jest ważny. 50, 60, 70, 80. Jest. Dobra, no to sprawdzimy teraz od zera, jak przyspiesza, co? I liczymy. Jest 0. Dajcie spokój. To jest tak naprawdę chyba największa frajda z prędkości może być na tym rowerze. Także jeżeli nadal tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj i widzimy się w następnym filmie. A ja sobie jeszcze trochę pojeżdżę rowerem.